Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, dojechał właśnie ostatni element mojej takiej dosyć sporej układanki, czyli trzech osobnych instalacji hybrydowych tak naprawdę z magazynami energii. I słuchajcie, tutaj mamy ten ostatni element, to jest bateria. Magazyn energii daje 10 kWh na lifę po 4, także najlepiej będzie, jak spróbuję to jakoś zatargać do bunkra na razie, bo bateria, chcąc nie chcąc, waży około 100 kg. Tam jest reszta sprzętu. Mamy już zimno, czyli tutaj nie ma sensu tego rozpakowywać i opowiadać, co jest, także widzimy się w bunkrze. No dobra, wniosłem ją, parę dni tu wszystko leży. Także pasuje rozpakować, zobaczyć to, co jest w tych workach, bo sam jestem ciekaw. Nie miałem czasu na razie, inne były rzeczy do roboty. Obejrzymy baterię, ale może najpierw parametry, nie? Bo to będzie chyba najprościej. To jest bateria RWF10.2, czyli 10,2 kWh. Tutaj mamy opis, ale dzisiaj już technologia nam na to pozwala od dawna, żeby się nie męczyć. I tak, słuchajcie, tak, mamy chemię baterii, to jest lifę po 4, pojemność 200 Ah, maksymalnie 32 sztuki, czyli 326 kWh magazynu można z tego spiąć. Nominalne napięcie oczywiście 51,2, praca 43, tak, tak, 43,2 do 57,6. Energia kilowatogodziny 10, moc prądu stałego 9, a nie, to jest 6, a 6 kW, tak, tak, bo to tak mniej więcej wychodzi z ograniczenia, chyba z ograniczenia amperów, z tego co wiem, jeden na najmądrzejszych nie należy. No i macie tutaj całą resztę, nie będę tego czytał, bo to nie ma sensu, także każdy sobie może zrobić stop klatkę albo zobaczyć w ogóle w internetach, gdziekolwiek, nie? Co, gdzie, jak i dlaczego. Ogólnie nie wiem, czy to tu widziałem, czy gdzieś indziej. A tu jest, tak, o, rozładowanie. O, to mnie interesowało przed tym, tu jest właśnie rozładowanie. To takie ważniejsze, czyli rozładowanie 100 amper w standardzie. Ale można też, kurde, z niego 240 amper wyciągnąć, tak? Poleć max, no. Czyli rekomendowane, maksymalne, no. Także można pocisnąć, dlatego też zaraz rozpakuję, takie grube przewody tutaj są. Dobra. Co tu bateria ma? Bateria ma jak każda bateria, plus i minus. Tu jest chyba wyjście z niej, a tu jest bardziej łączenie do kolejnej baterii, czyli tutaj mamy gdzieś było tej instrukcji łączenie dalej, gdzieś to było, musi być, o, nóżki ma, można na nóżki, można na ścianę powiesić sobie, tutaj łączymy, uziemienie, komunikacja, tutaj mamy wszelkiej maści połączenia tego wszystkiego. Jest bezpiecznik i to taki, powiem wam, no, syty bezpiecznik. Ja pierwszy raz widzę taki w ogóle bezpiecznik przy baterii duży. To jest taki, no wyłaś. O, zobaczcie jaka. Zobaczcie jaki tutaj konkret. Raz, dwa, czteropolowy. Jest ten bezpiecznik. Nawet jeszcze nic nie włączałem, nic nie kombinowałem z tą baterią, bo no nie ma potrzeby jej teraz uruchamiać. Albo dla tych, co się znają, powiecie, czy ją uruchomić, sprawdzić, czy działa, czy jest jakieś napięcie na niej. Na razie stoi, że tak powiem. I ok, także bezpiecznik syty. Wyjście, wyjście, włączenie, czyli taki samodzielny magazyn energii. Dobra, rozpakuję, zobaczmy, co w tych tutaj woreczkach. Tak, rozpakowane. Tutaj troszkę, także zacznijmy od systemów montażowych. Tutaj mamy system do wieszania na ścianę. Powiem wam, no jest to przewidziane do wieszania na ścianie, tylko no, to waży 100 kg. Kurde, musi być dobra ściana,
żeby też to, że tak powiem, wytrzymała. Także ja jestem jednak zwolennikiem tego sposobu. O. Nie rozwijałem ze skresza, żeby się nie porysowało, niepotrzebnie nogi. Nogi fajne, regulowane, powiem wam, druga długość praktycznie tych nóg regulowanych i wtedy mamy pewność, że ten magazyn na pewno będzie stał. Ewentualnie można sobie go tam jeszcze tam do ściany jakimś kątowniczkiem złapać. Nawet za te gotowe tematy. Ja jestem zwolennikiem, że jednak niech sobie to wszystko stoi. Tak będzie dla głównie tylko falownik tak naprawdę na ścianie wisi, a wszystko stoi na jakichś stelażach. No i tak ma stać. Przewody. Przewody mamy... nie piszę na przewodach. Może i piszę, ale ja nie umiem tego odczytać, ale widzę oczka. I oczka są tutaj, słuchajcie, jaką wyostrzy jest. SG70x10, czyli przewody są 70 mm. Tak jak dostawię do moich 50, no to... No izolacja, zawsze ta izolacja może dużo, bo może być gruba izolacja, cienka izolacja. Różnie może być z tą izolacją, ale tu widzę raczej chyba ciększa ta izolacja. No 70 kable, no jednak jakby nie było, jak on chce tutaj... Mówię, że tak, chce, pozwoli nawet 240 amper puścić, no to okej, no. Tylko no, falownik musi na to być. Tak jak tutaj szóstka ma chyba 135, ale już dwunastka ma chyba 220. Nie pamiętam, powiem wam, leży dwunastka tam w pudle, ale na razie leży w pudle, póki ten plan nie wejdzie w grę, to w styczniu, także plan na nowy rok. Zbudowywania trzech osobnych magazynów i które będą no niestety umierać o tej porze roku. Nie ma słońca, także poprzestawiane jest, nawet sobie ten mój przestawiłem, żeby przedtem było rozładowanie do 51,2, teraz ustawiłem na 52,5, także co się tego słońca pojawi albo czegokolwiek, to on wtedy po prostu jeszcze dobija, nie? Żeby już ta pojemność finalnie była większa w razie braków prądów, innych tam szmerów, bajerów, zawsze to jest 10 kWh albo i więcej będzie. Jednak 51,2, jak patrzeć tutaj na naszą karteczkę, to mamy 52,5, nie? Macie 52,3, jakieś 60%, mniej więcej 50-60%, tak jak na to wszystko patrzę. Dobra, przewody mamy dalej, czyli plus minus do falownika. Te szerokie oczko, nie ma opcji, żeby już weszły mi przez te, o tutaj, dławiki, trzeba będzie albo rozciąć dławiki, bo pasuje mi jednak tutaj plastik, albo pójdą bez dławików, no niestety, bo tak jak widzieliście, ta bateria idzie tutaj, no właśnie dodaję szóstki, a ten magazyn Leaf Epo 4, co mam tutaj, 30 kWh, ten cały, aż dotąd, pójdzie pod DA12, który będzie go w zimie, znaczy magazyn nie będzie rozładowywał, ale będzie dużo ciągnął na swoje rzeczy. No niestety, falowniki hybrydowe mają apetycik i nic z tego nie zmieni. Przewody do komunikacji. Ten jak ma dwie takie końcówki zarobione, to raczej jest pomiędzy bateriami, a ten jest raczej pomiędzy falownikiem a baterią. I teraz moje pytanie do was, bo ja nie w temacie jestem jeszcze. Póki stoi, czy ta bateria musi mieć komunikację z falownikiem, żeby pracowała? Powiem wam, nie wiem. No producenta pewnie też napisze, ale jestem ciekawy w komentarzach, ktoś to wyłapie właśnie, czy ona potrzebuje. Bo powiem wam, bardzo mi się podoba, tak jak tutaj praca, po voltach. Nie po procentach, tylko po voltach, bo ja dokładnie wiem, gdzie jest góra, gdzie jest dół i to mi się podoba. To, ale z komunikacją z drugiej strony ona się do pełna naładuje, tylko z tego też co słyszałem, że za wysoko się ładują też do pełna, tak pod koreczek. Ja tam mam ustawiony troszeczkę niższy próg, to też pożyją dłużej, że tak powiem, te ogniwa. Dajcie znać w komentarzu, jak to z tą komunikacją, czy będzie, czy nie będzie przy takiej oryginalnej. Jak ona by mi wystartowała bez komunikacji, to bym wolał tak zostawić, ale zobaczymy. No, tak naprawdę teraz mogę sobie tylko gdybać i wchodzić na nowy level, nie, bo jeszcze na tym levelu akurat nie byłem. Dobra. I uziemienie, kabel, przewód do uziemienia, kabel. I tutaj mamy łączenie pomiędzy już bateriami. No to też pierwszy raz takie styki u mnie. Także no też ciekawostki.
to podobno jest bardzo drogie. Te złączki i kable podobno to jest bardzo drogie. Także no, na razie będzie leżało. I może kiedy druga bateria dojdzie albo coś. Jak druga dojdzie, to też przyjdzie z kablami. Także no, powiem wam, full zestaw. No i tyle. Bateria jest. Przewody są. Mocowania są. No więcej co tutaj? Tu więcej nic nie wymyśli, także temat, no, na nowy rok. Na razie tutaj tak będzie stała, bo ja tutaj muszę przemeblowanie zrobić pod to wszystko, te falowniki poprzestawiać. Tutaj pójdzie zamiast tego 12 daje, żeby bezpośrednio było do magazynu. Ta bateria pójdzie tutaj wtedy na lewo. MPPT wyjeżdża, bo ta instalacja już jest do końca tylko roku jak na razie. Powerbanki tak stoją, bo nie było gdzie postawić, to sobie po prostu stoją. I myślę baterie postawić właśnie tam w kącik ładnie. Raczej tak, w ten sposób. Chyba, że mi się tak w ten sposób mieści. Tak mi się raczej nie zmieści. Także pójdzie bateria tutaj w ten sposób od ściany, a falownik pewnie pójdzie tak bardziej z boku. Albo odwrotnie, że falownik pójdzie tam w kąt, a bateria pójdzie od przodu. I nawet tamta by mogła zostać na tym swoim miejscu, by w niczym też nie przeszkadzała. No zobaczę, bo to jest takie, takie będzie przekładanko organizacyjne i jak najkrótsze przewody DC, czyli plusy, minusy do baterii, a tutaj AC to już wszystko sobie poprzerzucam. Też mam pod 12 przygotowaną całą rozdzielnicę, tak naprawdę już nawet przekładniki, wszystko sobie już pozakładałem, także tak naprawdę tylko wejście i wyjście z 12 i już wszystko sobie powinno latać. No i do tego jeszcze no, te przekładniki też podłączyć. Mam poopisywany, który jest który, także nie powinno być z tym żadnego problemu. To też już wszystko jest połączone jedno z drugim, bo temat będzie taki, że jak właśnie z tego magazynu braknie, to on będzie podbierał z tego po stronie tego CT-ków, między CT-kami a dajakiem będzie wpięty właśnie ten, czyli ten nie oddaje do sieci i ten praktycznie też nie będzie oddawał do sieci software, tylko będzie z siecią współpracował, a tutaj taka wyspa będzie. Jeszcze będą takie kombinacje różne. Koło ZPV się pod to podepnie, żeby tam jeszcze odzyskiwać tą właśnie energię. No zobaczymy wszystko, jak to wyjdzie. Jak to u mnie na bieżąco kombinacja. Dobra, słuchajcie. Bateria stoi, czeka na montaż, czeka na styczeń tak naprawdę. Bo to co, to tylko wpiąć plus minus. Dajcie znak w komentarzu, co z tą komunikacją. Bo takie baterie są na rynku, tylko dziesiątek jeszcze nie ma. Z tego co ja wiem, już jest możliwość ściągnięcia, już firmy ściągają, ale tej dziesiątki właśnie jeszcze ogólnie na rynku nie ma. Oficjalna dystrybucja ma być od nowego roku. To chodzi bardziej pewnie, żeby zapasy szóstek zeszły i wtedy wjadą dziesiątki. Także takie w międzyczasie się dowiedziałem informacji, jak zacząłem szukać w ogóle informacji o tej baterii, bo jest bardzo mało na internecie. Chyba, że się tam już grzebie, wiecie gdzie grzebać, ale jak ogólnie się pisze, to praktycznie tylko jest opis i tyle, i nic więcej. Także no, nic, żadna nowość nie jest, tylko większa pojemność w opakowaniu. Jak dla mnie to dobrze, bo tych szóstek parę już miejsca zajmowała, tutaj jest w jednym miejscu. No i jeszcze ta waga, no 100 kg, powiem wam, bez wózka transportowego to w dwie osoby by było co nieść. Także już wolałem sobie wózek zakupić, bo coraz cięższe rzeczy wchodzą. Dobra. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej, także najlepszego.